Loża radiowa w Radiu Opole. W naszym plenerowym studiu w Loży Radiowej jest już z nami wicewojewoda Wioleta Panowska. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pięknie. Pani wojewodo, jaki odsetek młodzieży wybiera w naszym województwie kształcenie w kierunku zawodowym, zawodówki albo technika? No i teraz bądźmy dumni, proszę Państwa, ponieważ 30%, lekko ponad 30% w naszym województwie wybiera właśnie kształcenie zawodowe i ten wskaźnik, który Państwo możecie oceniać jako wyższy, niższy, ale jest to najwyższy wskaźnik w Polsce. Właśnie dlatego Ministerstwo Edukacji wybrało nasze województwo na tę debatę, tę ważną debatę o tym, jak ma wyglądać kształcenie zawodowe, ponieważ my możemy pokazywać swoje modele, swoje wzorce, swoje rekomendacje i wnioski możemy dawać. Czyli ja jeszcze tylko dodam taką rzecz. To, że dzisiaj jest ta konferencja i to, że mamy taki wysoki wskaźnik, oznacza, że to województwo opolskie będzie pokazywało i wiodło prym w kształtowaniu szkolnictwa zawodowego, przyszłego szkolnictwa zawodowego w Polsce. Bo my tutaj mamy doświadczenie, które nie mają doświadczenia z innych województw, gdzie czasami kształcenie zawodowe, czyli zawodówki, technika, wybiera czasami 15, 17, 20% młodzieży. U nas nieco ponad 30, ale to wciąż nie jest ten wskaźnik, do którego należy dążyć. Nie, to wciąż nie jest wskaźnik, do którego należy dążyć. No jest taki światowy wzór, który mówi 70-30. To nie jest nasz polski pomysł. To jest ale 70 dla kształcenia zawodowego. 70 dla kształcenia zawodowego, 30 dla kształcenia wyższego. Przy czym to jest taki niekoniecznie należy go traktować sztywno, bo są województwa czy są regiony, które ze względu na swoją specyfikę wymagają na przykład więcej kształcenia wyższego, a są takie rolnicze, techniczne, gdzie jest więcej zawodowego. A to ciekawe to, co pani mówi, dlatego że jak obserwowaliśmy zmiany na takim rynku edukacyjnym naszym, to było niestety tak przez ostatnie lata czy kilkanaście lat, że bardzo wiele dobrych szkół technicznych zmieniło profil albo zniknęło to. Czy to szkoły rolnicze, czy pomologia w Pruszkowie, która już no, nie uczy, tak jak kiedyś złośliwie mówiono, badylarzy. Czy wreszcie u mnie w rodzinnym moim ozimku było technikum hutnicze. W tej chwili właściwie jest tam tylko liceum. No właśnie, ale proszę spojrzeć. Wiele błędów popełniliśmy, przy czym województwo polskie popełniło tych błędów mniej niż pozostałe województwa w Polsce. I dzisiaj doświadczenie pokazuje, że to były błędne decyzje. To, że rezygnowaliśmy z zawodów, które wydawało nam się, że nie będą pożądane, okazało się, że dzisiaj się odbija nam czkawką, bo my po prostu nie mamy fachowców. Ja podaję taki przykład, bo każdy z Państwa ma na pewno tych przykładów mnóstwo we własnym życiu. Jak zepsuła mi się lodówka, to musiałam czekać 3 tygodnie na fachowca, który przyjdzie i mi tą lodówkę naprawi, a każdy fachowiec, do którego dzwoniłam, a do wielu dzwoniłam, bo wyobraźcie sobie Państwo masło bez lodówki w upale, tak? Więc każdy mi mówił, pani, przecież ja mam tutaj takie kolejki, tyle osób do obsłużenia. My po prostu potrzebujemy w takich zwykłych zawodach, które powodują, że mamy lepsze, wygodniejsze życie, potrzebujemy fachowców. Więc absolutnie odwracamy się od trendu, że wszyscy muszą mieć wyższe wykształcenie. Wracamy do tego, że szanujemy dobrych rzemieślników. Jedyny problem jest taki, że musimy pamiętać, że potrzebni będą rzemieślnicy z podstawowych profesji, ale będą również potrzebni rzemieślnicy w profesjach, które przyszłość może pokazać. Dopiero się tworzą. A znamy te profesje? No inwentaryzujemy, no wciąż przyglądamy się temu, co może być potrzebne. Zresztą nawet same szkoły zawodowe nam często pokazują, że taki jest trend i musimy ich słuchać. No a przede wszystkim przedsiębiorcy nam pokazują. No pytanie jest, czy te szkoły reagują dostatecznie szybko? No u nas w regionie od ładnych paru lat trwa debata na temat tak zwanej srebrnej gospodarki, czyli na temat opieki nad seniorami. Mówi się o tym, że to są zawody przyszłości, choćby opiekun osoby starszej. A były takie szkoły średnie, które chciały otworzyć takie profile i okazało się, że albo nie ma chętnych, albo nie ma przyzwolenia z ministerstwa jeszcze parę lat temu. No właśnie, jeżeli chodzi o pierwszy wskaźnik, czyli nie ma chętnych, to jeżeli jest dobry pomysł na zawód, na kształcenie, to chętni się znajdą według mnie. Natomiast jeżeli jest problem na poziomie centralnym, systemowym, to bezwzględnie należy zgłaszać ministerstwo. I po to się dzisiaj spotykamy. Po to się bezwzględnie dzisiaj spotykamy, żeby pani minister powiedzieć, tu i tu mamy problem. Chcieliśmy w województwie opolskim utworzyć świetny kierunek mechanik motocyklowy.
I właśnie w momencie, kiedy już wszystko było gotowe i wszyscy też powszechnie uznajemy, że to będzie, że to mógłby być hit, to na poziomie ministerstwa pojawiła się blokada. Pani minister powiedziała, bezwzględnie sprawdzę, gdzie ta blokada się pojawia. Musimy mieć większą elastyczność. No i tego oczekujemy od ministerstwa, a ministerstwo od nas oczekuje, że my będziemy takie rekomendacje realistyczne przekazywać. Więc ma pan rację, trzeba zmienić organizację absolutnie kształcenia zawodowego. Przy czym trzeba również pamiętać o takiej rzeczy, że organizacja kształcenia zawodowego nie będzie prosta, ponieważ każdy zawód ma swoją specyfikę. Jeżeli my dzisiaj chcemy dobrze kształcić budowlańców, to musimy pamiętać, że kształcenie budowlańców będzie miało zupełnie inną specyfikę. Na przykład praktyki muszą się odbywać w normalnych, sezonowym czasie charakterystycznym dla tej profesji, czyli albo w lecie, albo na wiosnę, a nie praktyki tak jak w szkołach się zazwyczaj robi w zimie. No bo cóż się ten młody człowiek tam na rynku budowlanym No dokładnie. No chyba, że nie mamy zimy. No ale ja tylko podaję ten przykład, bo on dobrze obrazuje, że tworzenie dobrego, rozsądnego kształcenia zawodowego nie będzie sprawą łatwą. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. Panie wojewodo, takie dość fundamentalne pytanie. Za szkolnictwo na tym poziomie właśnie podstawowym, czy zawodowym, czy technicznym, czy ponadgimnazjalnym odpowiadają samorządy. Albo gminne, albo powiatowe. I to one w dużej mierze kształtują charakter tych szkół. Jaka tu jest rola administracji rządowej? Pomagać, doradzać? No, bardzo duża jest rola administracji rządowej, dlatego że jednak no, tą strategię i taktykę również będzie realizował rząd, ale rząd tego nie zrobi samodzielnie, jeżeli nie będzie z dołu, że się tak wyrażę, a są tu do tego, żeby coś zmieniać. Ale ważne jest również to, żeby powiedzieć, że jeżeli samorządy, przedsiębiorcy, społeczeństwo, mówiąc krótko, będzie uważało, że należy jakiś zawód wprowadzić albo z jakiegoś zrezygnować, albo dokonać jakiejś korekty, to gdzie powinno pierwsze kroki swoje skierować? No powinno do branżowego ministra, bo to minister branżowy dopiero ministrowi edukacji wskazuje, że należy dokonać jakichś zmian. A często wszyscy myślą, że adresatem jest tylko i wyłącznie Ministerstwo Edukacji. Nie, Ministerstwo Edukacji jest tym, co sprzęga, ale słucha ministrów resortowych. Nawet dzisiaj, z dzisiejszej konferencji oto mamy taki przykład, że przyszli do pani minister przedstawiciel branży farmaceutycznej z mocnym apelem, postulatem, by zachować, a nawet rozszerzyć kształcenie techników farmaceutów. Bo ich nie ma. Bo ich nie ma po prostu. Naprawdę ich nie ma. Wszyscy widzimy, że apteki powstają jak grzyby po deszczu i chcemy, żeby tam profesjonaliści pracowali, którzy każdemu z nas doradzą, do których będziemy mieć zaufanie. No i cóż odpowiada pani minister? Pani minister odpowiada, proszę zwrócić się do ministra resortowego, czyli do ministra zdrowia. Zresztą też zaprosiłam państwa do siebie, ponieważ wojewódzki inspektor farmaceutyczny podlega właśnie wojewodzie i tą drogą będziemy szli. Na pana pytanie, co może zrobić administracja, właśnie mówię. Jeżeli państwo widzicie taką potrzebę, żeby coś zmienić, to można do nas wprost się kierować, my do odpowiedniego ministra skierujemy i później już będą negocjacje z ministrem. No z tymi samorządami to jest troszkę tak, ze szkołami jak ze szpitalami. Każdy samorząd jak ma szpital, to chce, żeby ten szpital miał wszystkie możliwe oddziały, nawet jeżeli to będzie nierentowne. Podobnie jest ze szkołami. Wszystkie możliwe kierunki, chociaż po sąsiedzku, w miastach oddalonych od siebie o 20 km są takie same klasy i po prostu brakuje chętnych, brakuje uczniów. To warto byłoby skoordynować. Warto byłoby skoordynować, ale też z drugiej strony ja zauważam z jednej strony tendencję, miejmy wszystko, wszyscy chcemy mieć wszystko, ale z drugiej strony, jeżeli są powiaty, które mają swoją charakterystykę, specyfikę, to samorządy też kładą nacisk na to, żeby tworzyć charakterystyczne dla tego regionu profesje czy kierunki. Przykład stąd. Proszę o to, w Zespole Szkół w Kędzierzynie-Koźlu powstaje nowy zawód, nowy kierunek jeździectwo, żeby wykorzystać właśnie to, co się tutaj w Zakrzowie dzieje, czyli ten potencjał. I pytanie, czy kierunek jeździectwo będzie atrakcyjny? Według mnie będzie bardzo atrakcyjny, bo nawet rozmawialiśmy, to nie rozmawialiśmy z nauczycielami, tylko z uczniami, którzy opowiadali o tym nowym kierunku. Wielka przyszłość, bo to jest jeździectwo, które uczy jakby jeździectwa, mają tutaj zaplecze, mają stadninę, ale uczą również opieki nad końmi, instruktorzy uczą. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj wchodzi przez wielkie otwarte drzwi rehabilitacja właśnie konna.
W związku z tym ja dzisiaj, słuchając tych uczniów... Jest na to rynek. Myślę, że jest na to rynek, właśnie. A czy będą takie plany, żeby w taki sposób sprofilować właśnie kształcenie w poszczególnych powiatach w naszym regionie? No, ja nie chciałabym, żebyśmy tego dokonywali tak odgórnie. Jeżeli samorządy widzą gdzieś potrzebę zespół szkół w Zdzieszowicach, przecież no, tutaj we współpracy z przemysłem stalowym, no, ma swoją charakterystykę powiat, w związku z tym tam się tworzy pod te potrzeby zespół szkół i kierunki. Więc takie odgórne trochę nakazywanie, że ma być tak i tak, może nie byłoby najsłuszniejsze. Natomiast to, co byłoby słuszne, to, żeby inwentaryzować te zawody, za którymi później się ciągnie bezrobocie, czyli tworzymy bezrobotnych. Czy pytanie, czy na przykład technik informatyk, dzisiaj wskazywano na ten kierunek, to jest kierunek, który powinniśmy finansować, skoro właśnie w tym kierunku technik informatyk mamy bardzo wysokie bezrobocie. Dzisiaj, jeżeli chcemy zatrudnić informatyka, to naprawdę wysoko wyspecjalizowanego, z wielkimi uprawnieniami i kwalifikacjami, no bo to już jest taka profesja, że takim na poły informatykiem to jest każdy z nas, ale wyższy poziom wejścia w te arkana informatyczne no, wymaga też wyższego wykształcenia. No, ja nie mówię nawet o takim odgórnym sterowaniu, ale być może zorganizowanie jakiegoś roboczego spotkania i uświadomienie tego, pokazanie naocznie. Tutaj macie zakłady meblarskie, kształćcie w tym kierunku. Ale temu służy dzisiejsze spotkanie. Temu służy dzisiejsze spotkanie. Proszę spojrzeć, mamy prawie 500 uczestników, co świadczy, że zainteresowanie jest wielkie. Wśród tych uczestników są nie tylko edukatorzy, czyli przedstawiciele branży edukacyjnej, ale są i przedsiębiorcy, są różnego rodzaju izby, rektorzy uczelni. Więc to daje przykład, że wszyscy chcą pracować nad tym, żeby kształcenie zawodowe było coraz lepsze, bo tak naprawdę to jest nasza przyszłość. Ta przyszłość dotyczy każdego z nas, który jest rodzicem, bo chcemy jak najlepiej dla swojego dziecka, chcemy, żeby wykonywało swój zawód z pasją, żeby bardzo dobrze zarabiało, tak? Czyli tą przyszłość chcemy przygotować. Jako przedsiębiorcy chcemy mieć wykwalifikowanych pracowników, a jako obywatele chcemy mieć dobrą gospodarkę. No i jako obywatele nie chcemy mieć takich doświadczeń jak ja, że się szuka specjalisty od lodówki i czeka się na niego przez 3 tygodnie. Czyli wszyscy jesteśmy zainteresowani żeby kształcenie zawodowe było jak najlepsze, najefektywniejsze i jak najtańsze. No bo jeżeli kształcimy kogoś w zawodzie, na którego zapotrzebowanie nie ma, no to wszyscy dajemy na to pieniądze. Więc wszyscy jesteśmy zainteresowani, żeby było jak najlepiej. Także ja oceniam, że dzisiejsza konferencja, na którą, tak jak mówię, zainteresowanych było wielu, czasami nawet odmawialiśmy, bo już nie było miejsca, no, żeby przyniosła jak najlepsze efekty. Ja jako wicewojewoda Polski jestem najbardziej zadowolona z tego, że my jako Opolszczyzna możemy te nowe trendy pokazywać i możemy mieć wpływ na to, jakie będzie kształcenie zawodowe w Polsce. Naszym gościem była Wioletta Borowska, wicewojewoda Opolski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję pięknie.